Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Witam Was dzisiaj w nowej serii, w której będę prezentował Wam wybrane przeze mnie, uważane przeze mnie za ciekawe newsy ze świata sprzętu gamingowego. Czyli po prostu jak będą się pojawiały w sprzedaży lub będą zapowiadane jakieś ciekawe produkty typu myszki, klawiatury, inne gadżety, tutaj w takim krótkim przeglądzie będziecie się o tym dowiadywać. Jeśli coś bardzo Was zainteresuje, co byście chcieli zobaczyć w testach u mnie na kanale, piszcie w komentarzach, postaram się takie sprzęty ściągać do testów, a tymczasem zaczynamy. Pierwsza propozycja na dzisiaj to słuchawki RAVCORE Supersonic. Nowe słuchawki od RAVCORE od razu przyciągają oko agresywnym wyglądem. Jest to masywny headset z grubymi padami i aluminiowym zawieszeniem. Jest także podświetlenie. Słuchawki posiadają chowany mikrofon, a co do samego headsetu, producent zapewnia, że świetnie sprawdza się w grach typu FPS, czyli powinniśmy łatwo usłyszeć przeciwnika, na przykład w Counter-Strike Global Offensive. Osobiście jestem ciekaw, jak wypadną pod względem słyszalności kroków, realizmu oddawanych dźwięków oraz pozycjonowania. Jako że są wyposażone w system wirtualnego dźwięku 7.1, możemy nieco pobawić się sceną dźwiękową. Podłączenie poprzez USB oznacza, że headset ten posiada własny układ dźwiękowy. Cena słuchawek jest dość wysoka. Na chwilę obecną producent zapowiada cenę na poziomie około 380 zł. Zalman K700M. Czyżby w końcu pojawił się następca najtańszej klawiatury mechanicznej we wszechświecie, czyli Zalmana ZM500. Tamta klawiatura jest tania, ale nie ma podświetlenia, oprogramowania, klawiatury numerycznej, a przełączniki to najtańsze Kale o żywotności 20 milionów klików zaledwie, psujące renomę porządnym Kale'om o żywotności 60 milionów klików znanych z klawiatur innych marek. A co do zaoferowania ma K700M? Nie uwierzycie, ale Cherry MX Red. Podświetlenie, możliwość nagrywania Mac, mamy też specjalny wskaźnik szybkości kliknięć i funkcję Key Mask. Aha, no i jest klawiatura numeryczna. Wszystko pięknie, ale cena 619 zł nie zachęca. W tej cenie nowa klawiatura Zalmana napotka sporą konkurencję. Natek Genesis HX60. Słuchawki co prawda nie są moim ulubionym sprzętem od Natek Genesis, ale muszę przyznać, że trafiają się ciekawe modele. Na taki właśnie mocny sprzęt wyglądają nowe słuchawki HX60. Headset wydaje się być solidnie wykonany i wygodny. Posiada mikrofon oraz złącze USB. Oznacza to naturalnie, iż dysponuje własnym układem dźwiękowym i posiada dźwięk 7.1. Jakby tego było mało, słuchawki są także podświetlane, a cena? Jedynie 119 zł. Razer kontratakuje z nową klawiaturą Black Widow X. Jest to minimalistyczna wersja klasycznego Black Widowa, naturalnie z podświetleniem chroma. Za to nowością jest metalowa obudowa, która robi wrażenie. Przełączniki Razera wytrzymują aż 80 milionów kliknięć. W ofercie mają się także pojawić tańsze wersje przełącznikami Cherry MX. Klawiatura, jak to Razerowe Black Widowy, wygląda po prostu świetnie i jestem pewien, że jest bardzo funkcjonalna. Kilka miałem w testach, jak sami pamiętacie, jednak zapowiadane ceny przyprawiają o zawrót głowy. Pół biedy jeszcze z wersjami na Cherry MX i klawiatury typu Tournament Edition bez klawiatury numerycznej. Są to ceny od 70 euro, czyli od około 300 zł, więc jeszcze ok. Natomiast najbardziej wypasione z przełącznikami Razera to wydatek około 190 euro, czyli 800 zł. Kupa kasy naprawdę, ale wygląda fajnie, sami przyznacie. Cooler Master Devastator 2. Oto właśnie ulepszona wersja combo od tego znanego producenta. Klawiatura posiada ciekawy wygląd i podświetlenie, ale także nowość. Przełączniki typu Memcanico, czyli hybrydowe membrany o żywotności 12 milionów kliknięć, imitujące pracę przełączników mechanicznych Cherry MX. Tak więc bardzo fajna hybryda. Myszka za to przypomina pościnany prostokąt, również posiada podświetlenie, a sensor optyczny zapewnia DPI na poziomie 1000, 1500 i 2000. Przełączniki Omrona wytrzymują 5 milionów kliknięć. Cena zestawu około 169 zł. Na deser nowa mycha
Logitecha G900 Chaos Spectrum. Posiada super kosmiczny wygląd, potrafi pracować przewodowo i bezprzewodowo. Jest podświetlana, wygodna, posiada idealną wagę. Oczywiście według producenta, dopiero będzie trzeba to sprawdzić w testach. W każdym razie Kryzon faktycznie zapowiada się ciekawie i nietypowo. Sensor optyczny PMW 3366 to ścisła czołówka, więc precyzja myszki zapewniona. Aż by się chciało z miejsca tą myszkę zamówić, gdyby nie cena ustalona na 789 zł. A miało być tak pięknie. Dobrze, moi drodzy, dzisiejsza porcja newsów za nami. Kolejny filmik już niedługo. Myślę, że będą raz w tygodniu, czasami trochę częściej, czasami trochę rzadziej. Zależy, ile tych nowości będzie ciekawych, przeze mnie wychwytywanych i przekazywanych Wam dalej. Zapraszam do komentowania, zapraszam także do innych filmów oraz do wchodzenia na mojego Facebooka, gdzie macie też dużo ciekawych informacji. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!